oglądamy teraz Bartkosia, tak, to jego perspektywa, on jest killerem, ma zagrane dwa czerwone addony, jest szczotka i jest black box, co oczywiście wiadomo, co to oznacza, surowerzy też już mają info, piwnica w mainie i chyba już słychać, tak, na mainie ktoś jest, jest tam też killer, wszyscy są uśpieni, więc ta osoba, ten terror range ma troszkę przytłumiony, tylko lulabajkę słyszy. Bartkoś goni teraz Jeffa, który miał chyba balance landing i troś mocno się potrafi dzięki temu odsunąć od killera. Uj, te okno razem z tą paletą. Co za piękny setup. To jest właśnie te nasze wspaniałe Borgo i chyba dostanie te okno. Próbuje zrobić slowa. Wymusi teraz paletę i prosto w okno może potencjalnie uciec, ale ucieka w lewo do korapta na szaku i chyba nie chce już gonić. Tak, nie chce gonić, bo zapatrzył się na Fastiego, który pretropuje bardzo szybko paletę, praktycznie od razu, bez wątpliwości, a to jest druga paleta w tym momencie. No i jak wygląda sytuacja, jest dalej Corrupt, zeslowowana będzie ewentualnie Nea, która użyła sobie zegarka, więc ona nie jest pod wpływem, zobaczmy, nie jest pod wpływem tego Dream Worldu i tepuje się na maina, patrzy, czy ktoś przejął tego maina. Tak, był ktoś tutaj, to Jeff po raz ponowny bez odnowionego balansa, to znaczy, że nie dostanie teraz speed boosta i czy sfokusuje się na nim. Teraz tutaj spotyka kogoś, dwie osoby aż, Claudeta i zagapiony Yoxu. Przez to, że był zeslipowany, możliwe, że dlatego nie usłyszał, że killer jest aż tak blisko, a może po prostu przeliczył się ze prędkością, z jaką może się dostać do tej palety. No będzie pierwszy hit i teraz będzie slow. Czy ten slow spowoduje, że dostanie... Nie, dostanie na palecie! Yoxu gridował, nie dropnął tej palety, przestraszył się, ale przecież tu jest tyle miejsca, żeby killer nie dobiegł. No nie wiem, za bardzo się zagapił i teraz jest piękna sytuacja dla Bartkosia, bo jeśli on się teleportnie do tego Gena, to jest spora szansa, że zablokuje go, popełnienie zdąży, a miał popad do dyspozycji. Właśnie tak pewnie na to liczył, żeby szybko powalić i zablokować ten gen, ale chyba tam dokończyli zawodnicy, możliwe, że nawet dwójkę. W każdym razie piękny początek dla Frediego na tej okrutnej mapie. To jest naprawdę dobre ustawienie, bo mamy pierwszy hack i teraz Bartkoś, widzieliśmy jak on grał na poprzedniej grze Mueskerem, czy będzie podobnie to rozgrywane. Stawia plamy, żeby mieć dodatkowe info i ewentualny slowdown. Już było słychać jakieś kroki, czy mi się wydaje, czy wydawało mi się, że kogoś słyszałem na tym renderze, nie jestem pewny. Bartkoś chyba nie słysza, teleportuje się, zostawi, nie, fejkuje tylko, wymusza może ewentualnie błędny skill check. Teraz jest tam skill check sfejlowany, no ciekawe. No i pilnuje teraz, żeby nie został ściągnięty Yoxu, bardzo mało czasu zostało, a Yoxu chyba, z tego co wiem, on jest fanem Deliverance'a i prawdopodobnie ten Deliverance jest stanie zastosowany po raz kolejny. No jest za to reassurance, więc Nea kupiła bardzo dużo czasu w swojej drużynie tym zagraniem. Yoxu nie zostanie prawdopodobnie wymuszony ten hookstage. Długie pazury, Frediego dosięgają Nea, Fasti zostanie zraniony i teraz jest już Adam, który dobiegnie, tak, on uda mu się ściągnąć, nie będzie trade'a, będzie musiał teraz chase'ować i chase'uje Adama, który jest ranny. Myślałem, szczerze mówiąc, że sfokusuje się na Yoxu, ale może ambicja jest trochę w innym kierunku skierowana, bo chyba możliwe, że chce mieć różne hookstage'e, znaczy wiele różnych hooków na różnych osobach, żeby punktować, bo pamiętajmy, za ten pierwszy hack zawsze są dodatkowe punkci, jeden punkcik więcej, ma 3 punkty za pierwszy hookstage. No i ostatecznie się odwraca, może myśli, że gdzieś spotka Yoxa, który jest leczony, bo on został właśnie wyleczony. Nie wiem, czy to było za sprawą apteczki, czy może to było za sprawą po prostu zwykłego heala, ale został wyleczony, więc Yoxu jest bezpieczny, drugiego hookstage nie stanie i jest Claudeta. Claudeta, a pop nie był zastosowany, dlatego że się po prostu cooldown skończył. No, gorączkowo trochę Bartkosiu ekranem rzuca na lewo i prawo w mainie. Jeszcze jest dość silna paleta. Jeszcze nie wykorzystana i mam wrażenie, że coś tu nam klatkuje. Czy Bartkosiu nie został trochę zlagowany? No, uderzy na pewno w Claudetę. Mamy dwie ranne osoby. Teraz jest call goniony, a Fasti w tle wyleczony i jest okno. Voltuje to okno. Claudeta w prawo biegnie, gdzie ma... co ma? No nic nie ma, ma w oddali paletę, no dość dużą odległość kupiła tym voltem na oknie. Zeslowuje, ale jednocześnie straci Bloodlusta i czy uda się? Naokoło próbuje Cole uniknąć slowdowna, ale jednocześnie zahacza
i nie udaje się. Gdyby może pobiegł centralnie w stronę palety, kto wie, czy nie udałoby się w ten sposób dobyć do tej palety. No, nie udało się, więc będzie kolejny hook sage, ale tylko drugi, a tymczasem Kaplica Totońska już ma 3 geny na koncie, więc 6 punktów, coraz bliżej końca. Czy będzie mógł gdzieś zastosować popa? Czy zobaczmy? No, tu jest spory progres. Oh my god! Źle się dzieje, bo się okazuje, że ten pop się przyda na pewno. Ale już mamy końcówkę gry, bo tutaj przecież gen jest prawie skończony. No, coś nam zarywa tego Bartkosia. Wysoki chyba ping tutaj może... Albo, nie wiem. No, nie wiem, jak to wygląda z jego perspektywy. Będzie teraz fokus na Klaudecie. No, jeśli się skupi na Klaudecie, to na pewno tamten gen będzie skończony. No, chciałby prawdopodobnie powalić Klaudetę, zanim zakończą ten ostatni generator. Bo możemy się spodziewać przy tym układzie Adonów. Oj, nie będzie Nea trafiona. A Nea jeszcze nie wisiała, więc ten unikalny hook na Nei by się na pewno przydał. Zgubił się trochę Bartkoś, myślał, że może uda mu się na ślepo trochę zareagować. No i mamy 9-9 na tym genie. Czy Yoxu zostanie powalony? On tu chyba nie ma palety żadnej, tak? Ma za to okno. Nie, jest jeszcze paleta i jest trafiony Yoxu. Tylko pytanie, czy ktoś nie dokończy tego generatora, zanim tam dobiegnie. Jeśli są dwie osoby, to chyba nie zdąży. Jest Klaudeta, ona będzie chciała dokończyć, tak, bo ma adrenalinę. Więc piąty generator i tylko dwa hook stage'e i od razu automatycznie aktywacja No Way Out'a i jednocześnie aktywacja Noeda, więc Nea zawiśnie na swoim pierwszym haku i odda 3 punkty. Mamy tylko 2 staki na No Way Out'cie, co oznacza, że nie ma możliwości przedłużenia tej agonii na Nei przez całego No Way Out'a, bo tutaj zostało nam niecałe 15 sekund na tym No Way Out'cie, może nawet mniej. No, mniej chyba z 10 sekund około. I szuka teraz agresywnie Bartkosiu, nie będzie pilnował Nei, myśli, że kogoś znajdzie, od razu zostaje ściągnięta Nea. Ciekawa decyzja, bo jeszcze Noed nie został ściągnięty. I gdzie jest Noed? Czy ktoś szuka tego Noeda? Bo chyba Klaudeta zostanie powalona, zanim zostanie ściągnięty ten Noed. Dokładnie tak. I teraz się obejrzy w stronę czy się obejrzy w stronę Noeda? Nie, nie obejrzy się w stronę Noeda, od razu podniesie i powiesi na haku i może teraz zareaguje, a może będzie chciał ściągnąć kogoś na gate'cie, dokładnie tak. Jeśli ta osoba ściągnie gate'a, tak, nie zdąży, bo mamy blackboxa. Nie, zamknięty jest gate, nie wejdziecie, nie ma ucieczki, zamknięty i teraz Yoxu się nie wyciąga, bo mamy blackbox, a Fassi zostaje wypchnięty i co się dzieje? Jeff dalej nie ściągnął Noeda, a mamy na haku Klaudetę. Nie wiem, jak się stało, że Fassi uciekł. Chyba ta osoba, która otwiera, ma zablokowanego... Ojej, co się stało? Jeff ucieka również. Jeff ucieka, to znaczy, że mamy 2 kile. 2 escape'y mamy na Kaplicy Totońskiej, a rekiny zdobywają 2 kile, bo Jeff nie zdążył w tym czasie kola ściągnąć, kiedy to Yoxu był niesiony na hak. No i mamy teraz 17 punktów po stronie Freddy'ego. No bardzo ładnie Bartkosiu wykorzystał tego blackboxa i zamknął możliwość ucieczki. No... Nie wiem, jak to się stało, że... Fassi przyszedł przez tego gate'a, coś mnie tutaj... Coś tu się... Bo ten gate powinien Fassiego również zablokować. Zobaczmy, jest Kana, jest Vika i jest Yoxu, który zagrywa no troszkę w innym kierunku poszedł, bo mamy Pierce'y wzięte na Freddim. No i ta szczotka, ten brush, który daje wszystkim uśpienie na starcie. No i jak ktoś z failure skill checka, no to się nie budzi z tego Dream Worldu. Nie decyduje się brać tego blackboxa, tym razem jest znaleziona Kana i nie będzie hita. Szybka paleta na nos i Yoxu zostaje odcięty do szaka. Teraz Cheryl się udaje, a Yoxu nie podejmuje tej rękawicy i biegnie w stronę Ace'a tym razem, który jest też w bardzo bezpiecznym miejscu. Nie zauważył Yoxu, że Ace pobiegł tu w stronę Wrendera i teraz nie ma kompletnie pojęcia, gdzie jest Ace. Oj, błąd ze strony Yoxa, potężny błąd, bo przecież Ace jest na tym po prawej renderze. Yoxu ogarni się, natomiast znajduje na generatorze Survivora jednego i chyba drugiego. Tam widzieliśmy kolejne skracze. Możliwe, że dwie osoby wykorzysta teraz Vika okno, żeby aktywować Life'a, więc jeszcze kolejne chase'y, paleta, no bardzo ładnie chainuje teraz Inutka
tego rendera z dala od killera do kolejnej palety. No przepiękne, po prostu ma tutaj te chainy. Slow jeszcze się nie aktywuje, trochę powoli naokoło tej plamy i nutka się odsuwa. I koniec końców cel został osiągnięty, bo hita zarobił właśnie używając swojej mocy. Pomimo tego, że nie trafił tą paletą, bo Inutka wydżukowała paletę i fokus jest pełny teraz na Fendze. Próbuje odciąć ją, próbuje fejkować. Nie udaje się fejkować. Jest paleta, nie ma palety, więc Inutka teraz będzie powalona. Nie ma możliwości już się ratowania. Tutaj też palet nie ma. Na tej lupie chyba nigdy palet nie ma. Chociaż może być, czasami może być okno. Nie jestem pewny, ten dom się różnie spawnuje. W każdym razie mamy powalenie pierwsze. I pierwszy hook stage. I fail na genu. Na genie, czyli 10% tam schodzi. Jeśli tam jest spory progres, to może być jeszcze pop. Tak, jeszcze będzie pop. Więc Bartko się błąd popełnia dość poważny. Dostaje spory regres i kto wie, czy ten gen nie byłby skończony, gdyby nie ten sfailowany skillcheck. Odwraca się z powrotem do Fengi i będzie pokus na Fendze. Tak, bo ona jest w redzonie dość sporej. Dokładnie tak, myśli może, że wykorzysta jeszcze gdzieś life'a. Off the record wykorzysta, nie słychać, żeby Fenga wydawała jakieś dźwięki po zranieniu, więc wiadomo, że ma off the record. No i dalej jest fokus na i nutce. On będzie chciał Yoxu drugi hook stage na nie wymusić. Czy się uda? Na razie ma dobrą sytuację, bo tylko jeden generator zrobiony. Tylko jeden generator zrobiony, a to oznacza, że może się w miarę bezpiecznie czuć Freddy. No ale teraz jest właśnie ten live zastosowany, więc po tym wolcie z Shaka prawdopodobnie połączy się z mainem, gdzie jest jeszcze dość silna paleta, bo ta paleta jeszcze chyba nie była zrzucona. Oj, a tym razem jest, tymczasem jest drugi. Oj, co za wspaniały body block ze strony Ady. No i Rika przedłuży znowu ten chase, ale Yoxu się nie daje nabrać. Volt tam jest z powrotem? Nie, nie ma Volta z powrotem. Inutka dalej w chase, do okna już nie zdąży, to będzie powalenie. Dokładnie tak. I Rika hita przyjmuje, ale nie przejmuje Chase'a, natomiast czasu wystarczająco dużo kupiła. Na pewno dużo czasu kupiła, bo myślę, że możemy się spodziewać kolejnego gena po powieszeniu. Raczej pop nie zablokuje tego gena, a sądząc po tym prędkości robienia genów, spodziewam się, że są dwa geny skończone niemalże, więc może jeden zostanie znaleziony. Plasmine zostanie znaleziony. No to kolejne spowolnienie na killerze. Będzie teraz pop, ale mało skuteczny pop, bo ten pop będzie na genie, który nie ma zbytnio dużego progresu, więc nie zregresuje z tego gena. No i znowu fokus na Inutce, która... No Yoxu powinien sobie zdawać sprawę, że ona jest przecież posiadaczem off the record, więc tu przez kolejne 80 sekund nie ma gwarancji hita. No i nie ma przede wszystkim gwarancji powalenia, bo przecież, tak jak mówiłem, na 100% są splitowane geny, więc... na 100% są splitowane geny, więc ja nie zdziwiłbym się, gdyby tu 2-3 geny naraz poszły. Jest uderzenie na tym off the record i po raz ponowny Rika na ratunek przyjmuje Chase'a. Oj, failuje teraz skillcheck'a, wystraszona Kana. I teraz dwie osoby są w Chase'ie, 3 osoby kontrolowane naokoło. Nie ma dropu na palecie, myślałem, że będzie chciała może spowolnić trochę Freddy'ego. I próbuje bady blokować, a tymczasem Yoxu też próbuje naokoło. I teraz co będzie? Czy będzie w AD? Ada dalej w Chase'ie. Springbird wyczekany. Nie, ona się chce podłożyć, ale jest paleta niezwykle silna. Czy była się... Tak, Inutka chciała teraz zablokować się na tej palecie. Popełnia błąd Rika, ona nie zdąży tej palety, będzie powalona, więc mamy dwie osoby na ziemi. No i tu się teraz robi gorąco, bo jest gen w tle skończony. Jest gdzieś w pobliżu Kana, czy ona zrobi palet save'a? Nie, nie zrobi palet save'a. Podniesiona zostanie teraz Rika, to są 3 ekstra punkty dla killera. Mamy popa i ten pop najpierw zostanie zaaplikowany, a dopiero... Uj, jeszcze hit zostanie na Kanie, więc oj. Nagle się okazuje, że sytuacja, która była pod kontrolą na stronie Survivorów, wymyka się spod kontroli, bo gdyby teraz została złapana... Sheryl, nie, co ty robisz, Sheryl? Miałeś paletę tutaj. Co się stało? Sama Rika się uwalnia, ale Kana na ziemi. Tymczasem Rika wbiega na Deliverance'ie. Chce będzie ratować Fengę. Gdzie jest Fenga? Oj, nie! Jest jeszcze BT. Czy zdąży? Bo nie zdąży, błąd! Co się dzieje? Nie! Pomyłka totalna. Rekiny się rozsypują. Cała gra wymyka się totalnie spod kontroli. To są błędy za błędem. Dlaczego Rika przyjmuje tego hita? Nic się nie stało.
z tego Deliverance'a zero wartości i teraz jest powalona Inutka, ona zostaje wyeliminowana, zostanie teraz podniesiona Kana, Rika dostaje ten jeden cookstage i może Bartkosiu jest pogotowiu, nie ma Bartkosia, więc teraz Kana dostaje cookstage'a. O nie, i to są kolejne trzy unikalne punkty. Mamy dalej dwa geny do końca. Rika musi się wymeldować, ale nie może się wyleczyć, bo Deliverance'a użyła. Kompletna porażka ze strony decyzyjnej rekinów. No, nie rozumiem, powinni oddać ten hookstage, powinni sfokusować się na tym, żeby robić tego gena. Czy zostanie tutaj jeszcze pop zastosowany? Tak, jeszcze pop, odsunięty zostaje Ace i Hita dostaje! Błąd za błędem ze strony rekinów i teraz potężny pop, prawie że maksymalne value, 20% co najmniej na tym popie i mamy 3 osoby ranne. Niesamowite, no naprawdę rekiny się rozsypały tą jedną decyzją, żeby Deliverance'a w takiej sytuacji użyć i na rannego teraz survivorzy kręcą we dwójkę. Znowu wracamy do pościgu z Adą, która ma tutaj jeszcze silną paletę, mindgamy. Dobiegnie tej palety, zostanie dropny na tej palecie. Czy kopnie tą paletę? No musiałby kopnąć, bo to jest jednak zbyt bezpieczna lupa. Gdzie te palety, plamy? Gdzie ten chase? Chainuje teraz Ada w kolejną paletę. Czy uda się złapać Adę? Ona ma bezpieczne sytuacje, ale tutaj Kana po lewej kręci Gena. Ace prawdopodobnie zwrócił do swojego Kena. No i mamy wszystkich rannych. Ten Gen prawdopodobnie pęknie, jeśli się nie zorientuje. Co się dzieje? Jest na slowdownie Ada za pana. Czy zdąży Sheryl? Nie, nie zdąży prawdopodobnie. Ona musi się odsunąć. I teraz ranna Sheryl na ziemi. Zostanie pozostawiona Ada. Ranna Sheryl w chase. A Bartkosiu prawdopodobnie przejmuje gena po dali. Tamten gen. Myślę, że dokładnie tak zostanie skończony. I teraz jaka decyzja? Podnieść Adę czy nie? Czy Sheryl zdąży? Zostanie powiesiona teraz Ada. Koło tego gena, no nie ma blisko haka, ma bardzo daleko hak. Zrzuca teraz Adę. Zdał sobie sprawę z tego, że nie da rady donieść i zainicjować popa. Teraz Bartkosiu tu wrócił, to on chce i błąd ze strony Kany, nie zauważyła, że Freddy biegnie prosto na nią i teraz mamy dwie osoby na ziemi i Bartkosiu ranny, Rika jednocześnie aktywuje Ambre kabla i Sprint Burstem odsuwa się, no jest desperacka próba skończenia tego ostatniego generatora. Bartkoś jeszcze nie wisiał, nie ma unikalnego haka, ale mamy pod kontrolą Kanę. Co zrobi Bartkoś? Tamte geny są na pewno wyzerowane, więc teraz fokusuje się na Bartkosiu, ale gdyby Ada wróciła do tamtego gena, to ona przecież skończy ten gen bez większego problemu i odsuwa bardzo daleko Bartkosia. Fejkuje w teleportację, myślał, że będzie fejkował, czy Bartkoś się powali? Nie, nie powali. Zostanie nadal w chase. Czy Rika będzie chciała skończyć generator, czy podnieść Kanę? Jest ten generator na 9-9, jest też Ada, która ma cały czas blisko paletę w pobliżu, więc jest jeszcze szansa i kolejna paleta, a Kana tymczasem podnoszona przez Bartkosia, no nie wie co zrobić ze sobą Mioxu, nie podniósł Sheryl, nie ma aktywacji tego popa, więc chce tutaj naprawdę, nie, skończył tego gena, chyba jest Ace i Sheryl w pobliżu, gdzie jest Sheryl? Czy Sheryl pobiegła do innego generatora, czy będzie fokus na tym genie, czy może odsuną się i zdecydują się jednak gdzie indziej kończyć generator. No ten generator jest na 9-9, nie ma jak skończyć, chyba poddali mam wrażenie już w tym momencie zawodnicy Rekin ten ostatni generator. No gdyby się udało, to jest masakryczne duża presja na stronie killera, bo mogą się pochować killerzy na tej, na tej mapie, jest jeszcze masę tych silnych palet. No nie, jest tak, myślałem, jest reset, Rika się będzie teraz leczyć, Bartkoś teraz musi kupić jak najwięcej czasu, chyba się nie uda, oj, ograny został teraz Bartkosiu na tym TL-ku i powalony on zostanie, a to jest jego pierwszy hak i Kana też wyleczona, więc była decyzja o tym, żeby leczyć się, zauważył po pierwszym leczeniu, nie wiem czy nie było lepiej odwrócić się i skończyć ten generator, bo teraz ten generator, jeśli został tapnięty, to pójdzie popka. Nie został topnięty, więc popy tutaj nie będzie zastosowany. Możliwe, że survivorzy Rekin zdecydowali się robić generator. Tak, tu widzieliśmy głowę Sheryl. Jest inny generator teraz robiony, więc presja jest teraz splitowana ze strony survivorów. Koniec końców odpuszczają ten generator. Co tu się działo? Prawie, że udało się skończyć ten generator. No, jeszcze ten generator nadal ma spory progres. Sheryl ma dostęp do palety. Kilka błędów było ze strony survivorów, ale odkuli się. Natomiast nie wiem, jak to punktowo wygląda, bo tu za dużo punktów jeszcze survivorzy Rekin nie mogą zdobyć. Teraz jeszcze jest pop. Jeszcze jest ten pop i czy teraz ten pop będzie zaaplikowany? Dokładnie tak i teraz będzie, bam, 20%.
na generatorze. Ada dalej ze Spinburstem. Czy jest Spinburst? Ma w tą paletę, jest też Bartkoś, który jest ranny i on ma dostęp do palety, ale czy tu będzie mindgame? Nie będzie mindgame'a, jest za to Deadheart. To był Deadheart, bardzo ładny Deadheart ze strony Bartkosia. On przedłuża teraz pościg, wraca do tej potężnej palety, która tu jest cały czas dostępna i jednocześnie presja na Adzie, która jest zdrowa, więc Ada zdąży? Nie zdąży, teraz mamy ranną Adę. Akana tymczasem, jestem przekonany, że na tamtym generatorze dokładnie tak, boi się tego generatora, fejkuje Yoxu. On chce wymusić skill checka, żeby sfejlowała i może 10% ściągnąć. No i jest kompletnie też teraz skonsternowany Yoxu. Nie ma pojęcia, jak się zabrać do tego pościgu. Czy gonić Bartkosia, czy gonić Likę, czy slagować, czy złapie Bartkosia. Oj, błąd ze strony Bartkosia! Zagapił się, zahaczył troszkę o ścianę i nie dobiegł do palety. Nie wiem, czy i tak by zdążył zwoltować tą paletę. Tak czy siak, Bartkoś zostaje powalony, powieszony i tym razem drugi hookstage na Bartkosiu. I coraz bliżej zwycięstwa kaplica totońska. Oni mają popa, tak tu Sheryl razem z Adą, ale jest Blastman i on spowolni tego popa. Zdążą teraz zawodnicy się zbliżyć do Hawksage'a. Prawdopodobnie Sheryl w tym czasie już zbliża się do Bartkosia, żeby go uratować. Mamy 34 do 25, to jest dosłownie gra na wosku. Muszą teraz zawodnicy się resetować, no muszą się zresetować, ale jak to obronić? Jak obronić tą grę, kiedy wisi na powietrzu jeszcze perspektywa Noeda. Wisi w powietrzu perspektywa no way outa, jest Ada ze Spinburstem do Shaka, do potężnego okna. No jaka decyzja ze strony rekinów, czy się leczą? Leczą się rekiny, Bartkoś wyleczony na 100%. Kana teraz musi jakoś podjąć decyzję, w którym kierunku. Tam jest z powrotem ta lupa, nie jest bezpieczna z tej strony. I Rika powalona i chyba mamy wreszcie przypieczętowane zwycięstwo. Nie, jeszcze nie, teraz gramy pod remis. Gdyby się udało w tej sytuacji zawodnikom uciec. No i chyba koniec. Yoxu powinien sobie zdawać sprawę z tego, że ten hookstage daje mu zwycięstwo, jeśli przypilnuje ostatniego hookstage'a i nie pozwoli ściągnąć Ady. To Bartkoś na generatorze, który został mocno, mocno zregresowany. Jeszcze kolejny pop po raz ponowny. No pop walił w tej grze, mamy niesamowity. Gdyby doszło do sytuacji, o jak pięknie ścina tutaj po palecie. Killer, ta zrzucona paleta już nie jest aż tak bezpieczna. Bartkoś jest jeszcze zdrowy, no a zawodnicy rekina będą musieli teraz generator kończyć. Jest skończony, próba kończenia generatora jest off the record na Adzie, ale ona chyba tapowała generatora, coś mi się wydaje. I tak, Rika zostaje powalona i już mamy koniec gry dla drużyny Kaplica Totońska. W końcu wymuszone, na sam koniec, tyle czasu potrwało to, ale udało się Yoxowi na tej piekielnej mapie złapać Survivorów na tyle dużo razy, że nadgonił punktowo i gdyby powiesił teraz Adę, to już ma zagwarantowane zwycięstwo, chyba tak mi się wydaje. Już zawodnicy Rekin nie są w stanie wyciągnąć zwycięstwa, tym bardziej jeśli podliczymy do tego ekstra presję, którą może wyciągnąć. Nie! Rika zostaje podniesiona! Rika po raz ponowny zostanie podniesiona przez Sheryl. No i chyba błąd popełnia Yoxu, bo wydaje mi się, że mógł przypieczętować zwycięstwo, eliminując Rikę, a jednocześnie daje jeszcze dodatkowe szanse Survivorom. Comeback jest jak najbardziej osiągalny. Comeback is real. Ace odciąga od Gena. No co się dzieje? Ten generator jest cały czas robiony. 90%, nie ma tym razem popa. Zwykłe kopnięcie 2,5% plus regres pasywny. I szuka, kogo szuka? Ady, może Sheryl w oddali. Jest tu ktoś, to Ada zagapiła się? Nie jestem pewny, co się stało. A może już po prostu serce jej wali od tej presji. Znowu zostawia Adę. Yoxu chyba nie policzył punktów, on nie wie w jakiej sytuacji. Gdyby jedną osobę wyeliminował, no to już ma koniec gry, no co się dzieje, nieprawdopodobne. Jeszcze Yoxu próbuje fejkować. Myślał, że może Sheryl będzie chciała skończyć ten generator. Boi się może adrenaliny, albo po prostu może sobie już zdał sprawę z tego, że ten kill na Adzie jest decyzyjny. On decyduje, tak? On decyduje o tym, że Kaplica Totońska zdobywa 38 punktów i teraz maksimum możliwych punktów dla drużyny Rekin to jest jeszcze 8 punktów, co daje im 32 punkty i w tej sytuacji możemy już zdecydować i
ogłosić, że to Kaplica Totońska po tej długiej i wymuszonej grze, to oni wygrywają, zdobywając te 30 punktów. No i teraz nawet gdyby Kana w tle, prawdopodobnie na generatorze, zobaczmy, tak, ona skończy ten generator. Nawet gdy ona skończy ten generator, to już nie ma możliwości odkucia się. Oj, Ace zagapiony, jeszcze Death Harda wyczekuje. Nie ma Death Harda, jest Death Hard! Jest Death Hard, bardzo długo czekał, wyczekał. No ale nie ma to większego znaczenia, bo tak jak mówiłem, jest tam, te punkty są już zdobyte. A Kana dowiaduje się o Noedzie, nie ma to dla niej większego znaczenia, bo ona jest ranna. I zaraz się dowie też o No Way Out'cie, jeśli tapnie Gate'a. Hatch zabrany. I Kanie pozostało tylko teraz czekać, aż się wykrwawi, bo nie ma nawet możliwości otwarcia Gate'a, bo jak tylko go dotknie, to aktywuje się czterostakowy No Way Out, więc to jest pełna minuta. Nie ma już możliwości uratowania się, a tym bardziej jeszcze będzie powiadomienie dla killera. Będzie wiedział, w którym miejscu znajduje się survivor. Więc tutaj możemy sobie spokojnie zadeklarować już zwycięzców. To Kaplica Totońska będzie pełne zwycięstwo, jeśli chodzi o killera. 28 punktów, a sumarycznie 44. Tymczasem drużyna Rekin, koniec końców, 27. No trochę to zajęło do samego końca, no myślę, że parę błędów, ale nie wiem, czy błędy, no ciężko powiedzieć, co innego mogli zrobić survivorzy. Bardzo ładnie rozegrane i teraz już mamy powiadomienie. Tak, jest informacja dla killera, gdzie znaleźć ostatniego survivora, to jest Shirley znaleziona, Noed jest znaleziony, no i jest po grze. Chyba wszystkie palety na tej mapie już Freddy skopał. Nieprawdopodobne, co tu się działo. Noed i No Way Out ostatecznie nie był konieczny. Na pewno był duży zapas dla Yoxa, żeby tą grę zagwarantować zwycięstwo, bo nawet gdyby ten ostatni gen został skończony, to jeszcze miał sporo miejsca do manewrowania Yoxu. Koniec końców tak ugrywa właśnie bez tych duperków. No, pop value. Niesamowite. Uff. Yoxu wygrywa. Kaplica Totońska zostaje finalistami. Czy zwycięzcami finału.